dokładnie. Przyznam się, że czytałam go jeszcze dzisiaj rano. Przypominałam sobie wywiad z panią i pani tam mówiła takie bardzo ciekawe słowa, które powiedział kiedyś pan Bardini, że jeśli się podziwia aktora na scenie, to lepiej go nie poznawać prywatnie, bo można się rozczarować. I bardzo mnie to zaciekawiło i tak się właśnie zastanawiałam, czy mi minie to zauroczenie panią, jak panią poznam. No i? Muszę powiedzieć, że to nieprawda. Pan Bardini nie miał racji. Znaczy, miał i nie miał, ale to jest tak, że bardzo często ludzie na podstawie tego, co artysta robi na scenie, czy co wystawia, prawda, ze swoich praw, obraz tylko kogoś urasta do rangi pewnego wzorca. Pewnego wzorca. I ja byłam kiedyś u mojego kolegi, który miał koncert, on jest językiem, zszedł ze sceny zmęczony, spocony, i zaraz ludzie przyszli do jego garderoby i on powiedział: przepraszam bardzo, nie mam siły. I ponieważ ja byłam na zewnątrz, ja słyszałam niektóre komentarze. No tak, domyślam się. Nikt nie wpadł na pomysł, że jeżeli facet stoi półtorej godziny i gra, to jest to, i zależy mu na tym, żeby grać, to on jest po prostu strasznie zmęczony. Ale to też... I może to też z tego wygląda. Trochę. Może z tego, że czasami ludzie oczekują, że jesteśmy lepsi niż jesteśmy. No tak, bo jak wzorzec, to już musi... Jak już, prawda, tak, jak już tak, ktoś tak doskonale maluje, czy doskonale gra, to to musi odpowiadać naszym wyobrażeniom. To bardzo różnie bywa. I też się te role chyba przenoszą, zależy kto co gra i... Bo pani też w tym samym wywiadzie mówiła właśnie, bo ja oczywiście zmierzam do Nocy Walpurgii, bo od tego się wszystko zaczęło, powiedzmy to, od Gdyni w tym roku, miłość naszej ekipy. I tam też było w sumie coś takiego, że Nora była uznawana, znaczy to jest wykreowana postać, prawda? Oczywiście, tak. Tak. Wiele osób pyta się, czy Nora istniała naprawdę. Ale nie, no, Nora na przykład, jest wykreowaną postacią. Tak, ale na przykład spójrzmy na Marię Callas, prawda? Tam też było, że... Ale każda osoba Maria Callas była niemożliwa. Tak. Nie wiem, Marilyn Monroe spóźniała się na plan, była niemożliwa. No to to są to coraz mniej jest tego, coraz bardziej to jest jednak wpasowane w takie pewien normalny tryb zachowań. Natomiast nie wiem, no wydaje mi się, że jestem w miarę normalna, ale to jest tak, że jeżeli się pracuje na swoich emocjach i oczywiście, że ego artystów jest większe niż ego przeciętnej osoby i ja od tego nie uciekam i uważam, że to jest część tego, że możemy w ogóle wyjść na scenę przed ludzi, pokazać się i mamy tę śmiałość przy milionie wątpliwości, które mamy. Ale to gdzieś nas też, oprócz tego, że mamy do powiedzenia, to jest coś takiego, że chcemy to zrobić, że się odważamy. No tak. I jak człowiek pracuje na swoich emocjach, czasami ma... ja to nazywam krótka piłka. Czasami tak jest. Jest bardziej niecierpliwy, może bardziej poddenerwowany, a jednocześnie bardziej precyzyjny. Denerwuje się, że coś czegoś nie może zrobić, tak jak sobie wyobrażamy. To bywa, to nie jest zdrowy zawód. To jest piękny, niezdrowy zawód. Ale właśnie tak jeszcze w odniesieniu do mediów, które my tam chcemy teraz troszkę zawładnąć od internetowej strony, bo mnie się wydaje, że właśnie jest ten problem w mediach i w mówieniu o kulturze w mediach, że nie mówi się o kulturze, czyli o tym, co aktor zrobił zawodowo na przykład, czy muzyk zrobił zawodowo, tylko drąży się temat prywatności. No bo jeżeli komuś chodzi na przykład o rankingi oglądalności, prawda? No tak. Zawsze jest ciekawsze dla przeciętnego widza życie prywatne niż jak budowałem rolę. Można pomieszać te dwie rzeczy, natomiast zawsze życie prywatne wygra. I to jest ludzkie, i to jest normalne. I ja
założenie takie, że jeżeli będziemy mówili tylko o zawodzie, będzie tak samo popularne jak mówienie o tym, jak wygląda mój wolny dzień. Jest bardzo mylnym założeniem. I nie wiem, czy by się tak naprawdę to udało. I trzeba się pogodzić z tym, że może nie będę numer jeden w oglądalności, ale robię to, co lubię. Właśnie, i robi się coś wielkiego właśnie. I ja w ogóle stwierdzam, że jeżeli ludzie robią to, co lubią, to są szczęśliwsi, tak, i uśmiechają się. Zdecydowanie. I nigdy nie jest tak, że wszyscy nas lubią, nie daj Boże, bo wtedy nie jesteśmy dla nikogo. Wszyscy lubią, to znaczy, że właściwie no, to nie jesteśmy niczym wyróżniającym się, prawda? To było nawet złe. No tak. Jesteśmy tacy tak, oczywiście. Więc to zależy z jakiej... Dlaczego się robi pewne rzeczy? Jeżeli się robi z pewnej potrzeby, że znajduje się grupa ludzi i robimy coś, co nas interesuje, co przynosi nam pewnego rodzaju przyjemność, wolność i możliwość wypowiedzenia się, to jest to super. Jeżeli zakładamy, że już na półce robimy na statuetkę miejsce, tak, albo że o nas napiszą, albo że wszystkie rankingi przekroczymy, to jest to mylne założenie. To tak było chyba z Nocą Walpurgi, oczywiście od pierwszej kwestii wychodząc, czyli że się robiło coś, żeby coś powiedzieć. Myśmy to robili konamory, zrobiliśmy film bez pieniędzy. Wszystkich, których zgarnęliśmy wokół siebie, to byli ludzie, którzy po przeczytaniu scenariusza powiedzieli: tak, chcemy to robić, dlatego że nam się podoba scenariusz i chcemy być częścią tego. Cudownego. Też tak uważam. Do tej pory nie wiem, czemu nie dostała pani głównej nagrody w Gdyni. Muszę to powiedzieć. Może przez to się nie dostanę do wolontariatu za rok, ale... Nie, to jest... To znaczy, czy mi było przykro? Tak, kłamałabym, gdybym powiedziała, że nie. Natomiast to przeszło w sekundę. Ponieważ nigdzie nie pojedziemy na nagrody publiczności. Tak, właśnie to jest piękne. I nagrody młodego życia. Co dla nas jest największym zaskoczeniem, ponieważ jest to film czarno-biały, dwuosobowy, zamknięty w jednym pomieszczeniu o starzejącej się diwie operowej z przeszłością Holokaustu. Gdyby napisać taką jakby reklamę tego filmu, nie wiem, czy poszedł. A dokładnie film jest o tym. No jest, oczywiście. I nagle okazuje się, że trafiliśmy gdzieś do ludzi. Też się zastanawialiśmy nad tym, ja myślę, że bardzo, bardzo takim dużym afrodyzjakiem to były emocje. To, że ten film poruszał i są czasami takie filmy, że ja na przykład sobie oglądam i mówię, genialnie grają, genialnie, fajna historia, genialnie grają. I już jak lecą napisy, myślę sobie, iść na pizzę czy tylko zupa. Czyli ten film nie został we mnie. Właśnie ja pamiętam, jak szłyśmy po Nocy Walpurgi w Gdyni przy morzu, tam z Dominiką właśnie, i po prostu nie mówiłyśmy nic cały czas i już wiedziałam, że to był dobry film wtedy, bo po prostu szłyśmy przez 15 minut. Mój znajomy inżynier, który nie ma nic wspólnego z filmem i robi i lubi komercyjną sztukę, zadzwonił do mnie i mówi, poszedłem na ten film tylko dlatego, że znamy się. Ja mówię, nie podobał mi się ten film, ale ja o nim nie mogę przestać myśleć. Właśnie. Ja mówię, to jest najlepsza recenzja, jaką tak można zrobić. A może coś o Zaćmie jeszcze? Zaćma też będzie taka uderzająca emocjonalnie? Jest uderzająca. Bo z tego, co czytałam, to właśnie... Jest uderzająca i premierę będziemy mieli dopiero chyba w październiku. 21 bodajże? Tak, już tak? Znaczy, tak znalazłam taką informację. Tak, to bardzo możliwe, że tak. I no, pierwsze pokazy i też Ryszard mówił, że to jest właściwie film dla bardzo zamkniętej grupy odbiorców, którzy się raz, że interesują tym tematem. Są to odległe lata, nie wiadomo, czy to dotrze do tej młodszej widowni. I okazuje się, że kurczę, że tak, że w tych pierwszych pokazach, które mieliśmy, są tym zainteresowani, pytają się emocjonalnie, ich to obchodzi. I to jest dla mnie fantastyczne, dlatego że we mnie wraca wiara w to, że ten zawód został
gdzieś zmanipulowany. Mhm. I jednak okazuje się, że wraca do tego, że najważniejsze jest przekaz. To jest po to w ogóle wymyślona została sztuka teatru starożytny, prawda? Katarzys został wymyślony. I że się ludzie w pewien sposób oczyszczali, coś przeżywali. I po coś to jest? Czy to jest terapia śmiechem? Czy to jest terapia łzami? To działa. Czyli aktorska komisja jednak? Czyli nic się nie zmieniło z tych tysiąca lat. To chyba dobrze. Tak, bo mamy te same emocje i wszystko już zostało powiedziane, napisane, tylko jest, jak to opowiemy. Tak. Czy mamy w sobie pewną potrzebę czystości skomunikowaną się z widzeniem, widzeniowym? Czy zakładamy właśnie, że zdobędziemy nagrody, które są zawsze bardzo przyjemne, ale nie możemy na tym budować relacji z widzem. Bo pani też chyba woli takie, znaczy, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale kameralne bardziej projekty? Nie, to nie jest to, co ja wolę. Ja wolę projekty, brać udział w projektach, które czytam i lubię. Rozumiem. Mhm. I to jest dla mnie taki wyznacznik no, tej wolności, mhm. że biorę coś, co mi odpowiada. I teraz też będę robiła z takim młodym reżyserem Tenczynem film kameralny, bez pieniędzy, dlatego że spodobał mi się temat. Mało tego, grałam matkę głównego bohatera i tylko słuchać ją w telefonie. Cały czas jest z offu. A jednak jak dużo można też zrobić głosem. Głosem, oczywiście. Głosem, więc to też jest pewnego rodzaju dla mnie wyzwanie i z przyjemnością się tego podobało. Czyli po prostu wolność, żeby robić to, co się wolność, lubi, tak. Żeby można to było robić. Co? Ja bardzo lubię seriale. Miałam zapytać jeszcze właśnie o seriale, o drugą szansę, bo dużo niestety seriali jest takich płytkich, a wydaje mi się, że druga szansa ma jednak jakiś przekaz głębszy. Ma przekaz, fajnie są napisane postaci. Mhm. I widz musi dostać naprawdę coś, co go zainteresuje. No tak. Już takie byle co, chyba już naprawdę minęło. Widz chce dostać już coś głębszego, nad czym pomyśleć i to jest, ja jestem zachwycona tą rolą, którą napisali. Tak, jest fenomenalna. Jest fantastyczna rola i też się zastanawiałam, bo to jest serial, ale powiedziałam, myślałam sobie, ja mam taki materiał, kobiety tak doświadczone przez los i tak z takimi problemami, to ja nie mogę tego serialować. I umówiliśmy się z reżyserką, że dajemy filmowo, że gramy to absolutnie filmowo. Jak zobaczyłam ostatnie zdjęcie, jak wygląda, powiedziałam, już się nikt ze mną nie ożeni. Ale nie, to właśnie ja przyznam się, nie oglądam seriali, w ogóle jestem zawsze przeciwniczką byłam, ale jak zobaczyłam, że pani gra, mówię, dobrze, obejrzę, muszę obejrzeć. Tak, bo ja oglądam tylko te, w których grają osoby, które kocham, więc to jest wyznacznik mój. I obejrzałam i powiem szczerze, że się właśnie wciągnęłam, bo w tych pierwszych odcinkach też pani chyba dopiero tam nie, weszła. Nie, jestem chyba od trzeciego odcinka. Tak, ale stwierdziłam, że już pojadę od początku i rzeczywiście się wciągnęłam, bo ciekawa jest ta historia. Fajnie zrobione, masę fajnych aktorów, każdy z nas stara się na przykład i z pionu reżyserskiego i charakteryzacji stara się nie robić tego plastyczno-plasty. No tak. Ja jestem w ogóle też jest wielką, historia. Tak, jest historia, ale jestem w ogóle wielką fanką tych seriali amerykańskich. Mhm. Czy ściągam sobie czasami, czy seriale BBC, które robią, bo to jest po prostu rozkosz. To są małe filmy. No tak, one są robione zdecydowanie już. Dobrze, no to życzymy wolności chyba, tak? Zdrowia i wolności. Zdrowia i wolności. Dobra, fajnie. Czy została pani urządlona kiedyś przez pszczołę? A powiem wam taką historię. Co prawda nie była to pszczoła, ale była to osa. Kwalifikuje się? Tak, kwalifikuje. Spędzałam wakacje w wiosce w Oliwie. Mieli duży dom z pięknym ogrodem i zawsze tam przyjeżdżałam z moim bratem ciotecznym. Dziadkowie nas zabierali. I ponieważ byłam najmłodsza i dziadkowie okazali się na opiekę.
chłopaki nienawidzili. Nienawidzili mnie, ponieważ ja chodziłam na skargę, jak czegoś się od nich nie zachowałam. I jeden z nich odkrył w ogrodzie gniazdo dzikich os, które było w ziemi. I trzech chłopców, między innymi też mój brat, dwóch właściwie braci, cioteczek, wpadło na pomysł, że się zemszczą na mnie. Oni byli tam 2-3 lata ode mnie starsi. Zawołali mnie, kazali mi się nachylić nad tym, wsadzili kij i uciekli. I nie wiem, ile to trwało. W każdym razie to, że dzisiaj żyję, jest zasługą tego, że moja babcia, jak zobaczyła, bo ja wyszłam z płaczem do domu, wzięła mnie na ręce i zaniosła do, naprzeciwko, do szpitala marynarki wojennej, bo to było na ulicy Polanki w Oliwie, tam gdzie jest szpital marynarki wojennej i jeszcze w tamtych latach w ogóle nikogo nie wpuszczali cywilnego na teren. Natomiast jak zobaczyli, co babcia niesie na rękach, ponieważ moje usta przysłoniły mi całą twarz. I tam w tym szpitalu otworzono wrota, dano mi kroplówkę, pobyłam dzień czy dwa w tym szpitalu. I tylko dzięki temu mnie uratowali. Podobno babcia złamała kij na jednym z moich braci. Czyli zemsta. Tak. Gdzie widzi się pani za 10 lat, co będzie pani robić, jak żyć? Za 10 lat będę miała równo 70 lat. Wyobrażam sobie, że jestem zdrowa. Już mam emeryturę. Ta radość na twarzy. No serio. Chyba musi być. Nie, dobrze. Nie, bo to nawet może być bardzo zabawne. Tak, właśnie o to chodzi. Jest to tylko pan mówi. Nie przed kamerą. Dobrze. Yeah, could you go this way? Not this because of the camera. Okay. Yeah. Thank you a lot. jestem zdrowa. Na emeryturze. Pracuję z młodzieżą. Robię rzeczy już tylko takie, które mnie interesują, a nie te, które muszę. To tego życzymy. Dzięki. Czy umie pani stać na głowie, rękach? Nie. I nigdy tego nie potrafiłam. Wiem, że na WF-ie były takie zajęcia i chyba zraz stanęłam. Mhm. A tak to nie umiem tego robić. Myśleliśmy, że trafi na kogoś, kto umie i nam stanie do góry nogami. Mogę z powrotem przysić do pudełka.